Rozpoczynamy kolejny dzień zmagań w mistrzostwach, w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Dzisiaj zmierzy się Andora z Anglią. A ze stadionu w Andorze wita was jak zawsze Patrykowski. I dzisiaj pragnę mieć zaszczyt komentować ten mecz, jak każdy z poprzednich, które do tych pory oglądaliśmy. Hymny. No i teraz prezentowane będą składy. Skład Andory. W bramce z numerem pierwszym Joseph Gomez, obrona 15, Nicolas 5, Garcia 3, Walesz 23, Rubio Pomoc 17, Cervos 4, Reves 7, Puyol 2, Martinez, a w ataku 8, Vieira i 6, Fernandez. Natomiast skład reprezentacji Anglii to 1, Johnstone, obrona 3, Chilwell 6, Coad i 5, Stones 2, Trippier, Pomoc 8, Foden 10, Lingard 4, Prowse, atak 11, Sancho 9, Abraham i 7, Bukayo Saka. I oczywiście rozpoczynają gospodarze, reprezentacja Andory, która w tych eliminacjach zdobyła 5 punktów, a reprezentacja Anglii 13, byłaby ex aequo z Węgrami, tylko tutaj zaważyła nam różnica bramek. Walesz. Już atak ze strony Andory, ale szybko wyczyszczony i przy piłce są Anglicy, dość szybko, Sancho, Abraham, Lingard, zagranie do Saki, gol! Ależ bramka! Dzisiaj Bukayo Saka w 6 minucie trafia, to rekord tej serii, tych eliminacji, w tej grupie oczywiście, najszybciej strzelony gol, jak się nie mylę, i to jest Bukayo Saka. Lingard popędził, zagranie do Trippiera. Saka nie próbuje drugi raz tego samego. Trippier, wrzutka w pole karne, ale przestrzelony ten strzał. Prawdopodobnie to strzelał Abraham w posiadaniu piłki. No i to widać. Abraham, Lingard, zagranie do Abrahama. Gol! 2-0. Co się tutaj dzieje? Anglia się odblokowała po nieudanym rozpoczęciu tych eliminacji, bo tylko 2-0 z San Marino i później przegrana 1-0 z Polską i remis 0-0 z Polską. Teraz Anglia no przeżywa tutaj moim zdaniem przebudzenie. No i może coś działają na tych mistrzostwach w Katarze, może jeszcze jest szansa, ale tutaj trzeba, żeby to pokazać, muszą pokazać tutaj dość wysoki wynik, bo jest to możliwe, tylko trzeba się bardzo postarać. I znowu od środka reprezentacja Andory, a strzelcem bramki Abraham Garcia. Fernandez, Anglia odzyskuje tę piłkę, Abraham zwolnił trochę, Bukayo Saka, zagranie do Jadona Sancho, zagranie do Abrahama! Jest słupek i Bukayo Saka też obok bramki. No niewiele brakowało, aby tutaj padła bramka. Saka, Trippier, zagranie do... Aj, cały czas przy piłce, zagranie do Fodena. Foden, Abraham, ale tutaj miał szansę na drugą bramkę. Jeszcze byli przy piłce Anglicy, ale piłka nie wychodzi tutaj na albo. Przyjmuje to San Nicolas. Chilwell, zagranie do Fodena. Sancho. Lingard! Nie ma gola! Co się tutaj właśnie wydarzyło? Kieran Trippier. Trippier. Zagranie do Lingarda. Saka, Abraham! Obok bramki. Lingard, zagranie do Abrahama, może teraz okazja, Abraham, zagranie do Sancho i gol! Ależ to jest bramka! Można powiedzieć w 50 minucie meczu, tutaj czas doliczonego i Anglicy prowadzą już 3-0. Saka, Lingard, będzie próbował z dystansu, jednak nie, Jadon Sancho drybluje, gol! 4-0! Anglicy każdym teraz golem pieczętują swoje zwycięstwo. Andora coraz mniej szans na wyrównanie, a co dopiero na zwycięstwo. Teraz tylko grają o najniższą przegraną. Zagranie do kogo tutaj będzie wrzucał Jesse Lingard? Wrzutka w pole karne! I to zrobił, to zrobił Joseph Gomez. Joseph Gomez broni. Foden z powrotem, zagranie, gol! 5-0!
Abraham! To jest jego druga bramka i zanosi się na hat-tricka. Mają aut Anglicy. Ingard. Ingard. Wrzutka w pole karne i poprzeczka! Wybija to reprezentacja Andory. Jeszcze, ależ moje, będą mieli szansę. Ciekawe by było, gdyby mecz zakończył wynikiem 5 albo 6 do 1. Rebesz. Rebesz, ależ on to zrobił, okiwał tego Anglika. Czerwos, ale już strata. Pięknie się to oglądało do jakiegoś tam czasu. Lingard, jest szansa teraz na kontratak dla Anglii. Zagranie do Sterlinga. Sterling. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Abraham, ależ to byłby hat-trick. Martinez. Rice. Zagranie do Grealisha, ależ cudowne. Abraham, Sterling, ależ tutaj troszeczkę się rozpędził. Raheem Sterling, Abraham! Strzela dzisiaj hat-tricka, a graj wyśmienicie. 6 do 0, Anglia Andora. To już nie ma żadnych szans. Pozamiatane, pozamiatał dzisiaj Abraham. Dzisiaj bez Kane'a, który miał wejść, ale jednak nie wszedł. Bez Kane'a też, jak widać, sobie radzą Anglicy. No i koniec spotkania. Anglia wygrywa z reprezentacją Andory aż 6 do 0. Do usłyszenia w kolejnych spotkaniach.